9, Klaudiusz Wesołek i znowu jestem na drodze między Wólką Nurzecką a Zubaczami. No nie jest to taka zwykła droga, ponieważ ona łączy no nie tylko gminy dwie, gminę Nurzec Stacja i gminę Czeremcha, ale także no, dwa powiaty, Siemiatycki i Hajnowski. No jest tutaj dosyć istotną drogą. No poza tym, jak już wtedy mówiłem, jest to ostatnia droga dla zmarłych z Wólki Nurzeckiej, no to też jest istotną rzeczą. No trochę się zmieniło od tamtego czasu, ponieważ no tutaj brzeg drogi został wzmocniony, no jest zrobiony murek, który chroni drogę przed podmyciem. Także no tutaj przynajmniej to zrobiono. Jeśli chodzi o drogę po stronie Wólki, po stronie gminy Nurzec Stacja, no to jeszcze ona była tam całkiem niezła. Jeszcze ją tutaj ulepszono, sypiąc żwir. No natomiast dalsza część drogi już do Zubacz, no i dalej, jak mówiłem, to jest droga no, wyjazdowa tutaj do Bielska, także do Hajnówki, na Białystok. No dalej wygląda fatalnie. No to tak, żeby wrócić do sprawy, którą już kiedyś ruszaliśmy. A generalnie, no bo TVG9 nie odpuszcza. I jeszcze chciałbym zwrócić na generalny taki problem, że no, gmina Czeremcha dość elegancko dba o samą Czeremchę, szczególnie jej centrum. Natomiast no, zaniedbuje peryferia. No jakby no tutaj wójt gminy Nurzec Stacja no zrozumiał, że o peryferia też trzeba dbać. Ja tam krytykowałem tego wójta z Nurca, ale tutaj akurat kiedy robi dobrze, to ja przyznaję rację, przyznaję, że jest ok akurat w tej sprawie. Natomiast no chciałbym zwrócić uwagę tutaj wójtowi, radnym z Czeremchy na tą drogę.